Rozdział 10. Poznanie Boga. Wiele jest dróg, którymi Bóg stara się oznajmić nam siebie i doprowadzić nas do wspólnoty z sobą. Natura bez przestanku przemawia do naszych zmysłów. Otwarte serce znajdzie się pod wrażeniem miłości i chwały Bożej, objawionych za pośrednictwem dzieł Jego rąk. Przysłuchujące się ucho może usłyszeć i zrozumieć porozumiewanie się Boga poprzez sprawy natury. Zielone pola, wysokie drzewa, pączki i kwiaty, przesuwający się obłok, spadający deszcz, szemrający strumyk i chwała niebios przemawiają do naszych serc oraz zapraszają do zapoznania się z tym, który je wszystkie uczynił. Nasz Zbawiciel związał swoje cenne lekcje ze sprawami natury. Zarówno drzewa, ptaki, kwiaty w dolinach, wzgórza, jeziora, piękne niebiosa, jak i wydarzenia oraz otoczenie codziennego życia, wszystkie były połączone ze słowami prawdy, aby jego lekcje mogły w ten sposób być często przywoływane na pamięć, nawet wśród zajmujących trosk zapracowanego życia. Bóg chciałby, aby jego dzieci doceniały jego dzieła i rozkoszowały się prostym, cichym pięknem, którym ozdobił nasz ziemski dom. On jest miłośnikiem piękna, a ponad wszystko, co jest atrakcyjne zewnętrznie, miłuje piękno charakteru. Chciałby, abyśmy kultywowali czystość i prostotę, owe ciche wdzięki kwiatów. Jeśli tylko wsłuchamy się, stworzone dzieła Boże nauczą nas cennych lekcji posłuszeństwa i ufności. Od gwiazd, które w swoim bezdrożnym biegu poprzez przestrzeń wiekami podążają wyznaczoną drogą, do najmniejszego atomu sprawy natury okazują posłuszeństwo woli Stwórcy. Bóg troszczy się i utrzymuje wszystko, co stworzył. On, który w bezkresie podtrzymuje niezliczone światy, jednocześnie troszczy się o potrzeby małego szarego wróbla, który bez obawy nuci swój skromny śpiew. Zarówno wtedy, gdy ludzie udają się do swojej codziennej pracy, jak i wtedy, gdy przystępują do modlitwy, gdy kładą się w nocy i gdy wstają o poranku, gdy zamożny ucztuje w swoim pałacu, albo gdy biedny gromadzi swoje dzieci dookoła ubogiego stołu, każdy jest czule doglądany przez niebiańskiego Ojca. Nie zostaje uroniona łza, której by nie zauważył Bóg. Nie ma uśmiechu, na który on by nie zwrócił uwagi. Gdybyśmy tylko całkowicie w to wierzyli, byłyby oddalone wszelkie zbytnie obawy. Nasze życie nie byłoby tak napełnione rozczarowaniem, jak obecnie, gdyż wszystko duże czy małe byłoby oddane w ręce Boga, który nie jest zakłopotany różnorodnością trosk ani ich ciężarem. Wtedy cieszylibyśmy się takim odpoczynkiem duszy, które dla licznych osób od dawna jest obce. Gdy twoje zmysły rozkoszują się pociągającym urokiem ziemi, pomyśl o świecie, który ma nadejść, który nigdy nie zazna nieszczęścia, grzechu i śmierci, gdzie oblicze natury nie będzie już dłużej objawiało cienia przekleństwa. Pozwól twojej wyobraźni zobrazować dom zbawionych i pamiętaj, że będzie on wspanialszy, niż jesteś w stanie sięgnąć wyobraźnią. W rozmaitych darach Bożych, znajdujących się w naturze, dostrzegamy jedynie najniklejszy przebłysk Jego chwały. Napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na ludzkie serce nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Z pierwszego listu do Koryntian. Poeta i naturalista mają wiele do powiedzenia o naturze, ale to właśnie chrześcijanin jest tym, który z największym uznaniem cieszy się pięknem ziemi, ponieważ w kwiecie, krzewie i drzewie rozpoznaje dzieło swego Ojca i dostrzega Jego miłość. Nikt nie może w pełni docenić znaczenia wzgórza i doliny oraz rzeki i morza, kto nie spogląda na nie jako wyraz miłości Boga do człowieka. Bóg przemawia do nas przez opatrznościowe działanie i przez wpływ swego ducha na serce. W naszych warunkach oraz otoczeniu, w zmianach następujących każdego dnia wokół nas, możemy natrafić na cenne lekcje, o ile tylko nasze serca są otwarte, aby je zauważyć. Nakreślając dzieło opatrzności Bożej, psalmista powiedział: pełna jest ziemia miłosierdzia Pana. Kto jest mądry i będzie tego strzegł, zrozumie miłosierdzie Pana. Z Księgi Psalmów. Bóg przemawia do nas w swym Słowie. Tutaj mamy w jasnym zarysie objawienie Jego charakteru, Jego postępowanie z ludźmi, a także wielkie dzieło odkupienia. Tutaj jest otwarta przed nami historia patriarchów, proroków i innych świętych mężów dawnych czasów. Oni podlegali tym samym doświadczeniom, co my, z listu Jakuba. Widzimy, jak borykali się ze zniechęceniem podobnym naszemu, jak podobnie do nas popadali w pokusę, a mimo to ponownie nabierali otuchy i zwyciężali dzięki łasce Bożej. I przypatrując się, zostajemy zachęceni w naszym dążeniu do sprawiedliwości. Gdy czytamy o owym cennym doświadczeniu, które było im dane, o świetle, miłości i błogosławieństwie, którymi mogli się radować, i o pracy, której dokonali dzięki danej im łasce, duch, który ich inspirował, rozpala w naszych sercach płomień świętej chęci naśladowania, a także pragnienie bycia podobnymi do nich charakterem, aby podobnie do nich chodzić z Bogiem. Jezus tak powiedział o pismach Starego Testamentu, a o ileż bardziej jest to prawdą o pismach Nowego Testamentu. One właśnie dają o mnie świadectwo, o Odkupicielu, tym, na którym skupiona jest nasza nadzieja życia wiecznego, z Ewangelii Jana. Owszem, cała Biblia mówi o Chrystusie. Od pierwszej wzmianki o stworzeniu, bowiem bez Niego nic nie powstało, co powstało, do końcowej obietnicy. Oto przychodzę wkrótce. Czytamy o Jego dziełach i słuchamy Jego głosu. Z Ewangelii Jana i z Księgi Objawienia. Jeśli chcesz być zaznajomiony ze Zbawicielem, studiuj Pismo Święte. Wypełnij całe serce słowami Boga. One są żywą wodą, gaszącą twoje palące pragnienie. One są żywym chlebem z nieba. Jezus oznajmia: jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Ponadto sam wyjaśnia, mówiąc: słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Z Ewangelii Jana. Nasze ciała są tworzone z tego, co jemy i pijemy. A jak w sferze naturalnej, tak też w duchowej. To, o czym rozmyślamy, nadaje tonu i siły naszej duchowej naturze. Temat odkupienia jest właśnie tym, w który pragną wejrzeć aniołowie. Będzie on nauką i pieśnią odkupionych przez niekończące się wieki wieczności. Czy nie jest on godny starannego zastanowienia się i badania teraz? Nieskończone miłosierdzie oraz miłość Jezusa, ofiara uczyniona dla nas, domagają się najpoważniejszej i najdonioślejszej refleksji. Powinniśmy zastanawiać się nad charakterem naszego drogiego Odkupiciela i orędownika. Powinniśmy rozmyślać nad misją tego, który przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Gdy tak będziemy rozważać niebiańskie tematy, nasza wiara i miłość przybiorą na sile, a modlitwy będą coraz milsze Bogu, dlatego że będą coraz mocniej łączone z wiarą i miłością. Staną się rozumne i żarliwe. Będzie bardziej stałe zaufanie Jezusowi oraz codzienne, żywe doświadczenie Jego mocy ku całkowitemu zbawieniu wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Rozmyślając nad doskonałością Zbawiciela, zapragniemy być całkowicie przemienieni i odnowieni na obraz Jego czystości. Dusza będzie łaknęła i pragnęła, aby stać się podobną do tego, którego wielbimy. Im bardziej nasze myśli będą skupione na Chrystusie, tym więcej będziemy mówić o Nim innym i przedstawiać Go światu. Biblia nie została napisana jedynie dla uczonych. Wręcz przeciwnie, została przeznaczona dla prostych ludzi. Wielkie prawdy, niezbędne dla zbawienia, zostały uczynione jasnymi jak południe i nikt nie zbłądzi ani nie zgubi drogi, z wyjątkiem tych, którzy postępują według własnej opinii, zamiast według wyraźnie objawionej woli Bożej. Nie powinniśmy przyjmować świadectwa żadnego człowieka w sprawie tego, co uczy Pismo Święte, lecz studiować słowa Boga sami. Jeśli pozwolimy, aby inni myśleli za nas, będziemy mieli okaleczone siły i ograniczone zdolności. Szlachetne siły umysłu mogą tak skarłowacieć wskutek braku posługiwania się nimi przy tematach godnych ich skupienia, że utracą swoją zdolność pojmowania głębokiego znaczenia Słowa Bożego. Umysł będzie się rozwijał, jeśli zostanie zajęty wyznaczaniem wzajemnej relacji tematów biblijnych, porównując Pismo z Pismem i duchowe rzeczy z tym, co duchowe. Nie ma nic bardziej obliczonego na wzmocnienie intelektu niż studium Pisma Świętego. Żadna inna księga nie posiada takiej siły, aby wznieść myśli i nadać wigoru władzom umysłowym, jak rozległe, uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, ludzie wykazywaliby rozpiętość intelektu, szlachetność charakteru i stanowczość zamiaru, rzadko widywane w tych czasach. Jednak istnieje tylko niewielka korzyść czerpana z pośpiesznego czytania Pisma Świętego. Można przeczytać całą Biblię, a mimo to nie zdołać dostrzec jej piękna, ani pojąć jej głębokiego i ukrytego znaczenia. Studiowanie jednego fragmentu dotąd, aż jego znaczenie będzie dla umysłu jasne, a jego stosunek do planu zbawienia oczywisty, posiada większą wartość niż lektura wielu rozdziałów bez żadnego określonego celu na widoku i zdobytego konkretnego pouczenia. Miej Biblię przy sobie. Gdy masz sposobność, czytaj ją. Utrwalaj teksty w pamięci. Nawet gdy idziesz ulicami, możesz przeczytać jakiś fragment i rozmyślać o nim, utrwalając go w ten sposób w umyśle. Nie możemy osiągnąć mądrości bez gorliwego starania i przepojonego modlitwą studium. Niektóre części Pisma Świętego są, co prawda, zbyt jasne, aby były źle zrozumiane, ale są też inne, których znaczenie nie leży na powierzchni, aby było dostrzeżone jednym spojrzeniem. Pismo musi być porównywane z Pismem. Muszą nastąpić staranne badania i modlitewna refleksja. Takie studium będzie obficie wynagrodzone. Jako górnik odkrywał ukryte pod powierzchnią ziemi żyły szlachetnego metalu, tak samo ten, kto wytrwale szuka w Słowie Bożym, jak za ukrytym skarbem, odnajduje prawdy o największej wartości, które są ukryte przed widokiem nieuważnego poszukiwacza. Rozważane w sercu natchnione słowa będą jak strumienie płynące ze źródła żywota. Biblia nigdy nie powinna być studiowana bez modlitwy. Przed otworzeniem jej stron powinniśmy prosić o oświecenie Ducha Świętego, a będzie ono dane. Gdy Natanael przystąpił do Jezusa, Zbawiciel oznajmił: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. Natanael rzekł: skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział: zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Z Ewangelii Jana. Jezus ujrzy także nas w ustronnych miejscach modlitwy, jeśli będziemy Go szukali w celu otrzymania światła, abyśmy mogli poznać, co jest prawdą. Aniołowie ze świata światłości będą z tymi, którzy w uniżoności serca szukają boskiego przewodnictwa. Duch Święty wywyższa i uwielbia Zbawiciela. Jego urzędem jest przedstawianie Chrystusa, czystości Jego sprawiedliwości i wielkiego zbawienia, które mamy za Jego pośrednictwem. Jezus powiedział: weźmie z mojego i wam oznajmi. Z Ewangelii Jana. Duch prawdy jest jedynym skutecznym nauczycielem boskiej prawdy. Jak Bóg musi cenić rodzaj ludzki, skoro oddał swojego Syna, aby umarł za niego, i ustanawia swego Ducha, aby był nauczycielem i ustawicznym przewodnikiem człowieka.